No dzień dobry. Miałem sobie zrobić dwutygodniową przerwę od tego vlogowania, a wyszedł prawie miesiąc. No i w sumie dobrze. Odpocząłem sobie od tego, ale wracamy. Jestem trochę chory, ale jadę na turniej. Football freestyle. Jedziemy na turniej, bo jedziemy, bo oni też jadą. Na turniej Lubasz Freestyle Night. Jest to 6. edycja. Ja dotychczas jeszcze nie byłem na żadnej, bo mi się nie chciało. Jak się jeździ na turnieje, to się często przesiada w miejscowościach, w których się nigdy nie było. Ja się w Poznaniu przesiadam. Przesiadałem się już tutaj wiele razy, ale jeszcze nigdy go nie odwiedziłem. To na pewno nastąpi w tym roku. Taki jest cel. Szamotuły. Nawet bym nie potrafił ich na mapie wskazać, a mają rower miejski. A w Trójmieście jeszcze nie ma. Czekamy z chłopakami na busa, który nas zawiezie z Szamotu do Lubasza. Nie jest to żadna komunikacja międzymiastowa, tylko bus zorganizowany przez organizatora turnieju. Nie wiemy, o której będzie bus. Czekamy i nie wiemy, czego się spodziewać. W końcu przyjechał. Dotarliśmy do Lubasza, idziemy do swojego pokoju z Danielem. Na razie jestem rozwalony tym, jak bardzo dużo jest młodych chłopaków, których widzę po raz pierwszy, albo po raz trzeci, albo czwarty. Nadal nie wiem, kim oni są. Jest tylu nowych graczy. Łóżka piętrowe. Ostatni raz na łóżku piętrowym spałem na mojej stacji na Starówce. Turniej zaczyna się dopiero jutro, więc nie wiem, czy na dzisiaj w ogóle jakieś plany mamy. Walnąłem się na plecy i bym tak już poleżał. No bo chory jestem jakiś, kurde. Taki... Idziemy coś zjeść pewnie. Zjedliśmy po mega spoko burgerze tutaj w knajpie w Lubaszu. Knajpa jest w ogóle zrobiona w miejscu, gdzie kiedyś był dworzec PKP w Lubaszu. Tutaj właściciel nam powiedział, że to jest XIX-wieczny budynek. No i mega, takie klimatyczne miejsce. Piwko mają, jest elegancko. I za chwilę uderzamy na salę. Co tu się dzieje? Akurat załapaliśmy się, jak jest robione grupowe zdjęcie. To banerów nie zasłaniać. 1, 2, 3. I teraz odbędzie się coś, czego jeszcze nigdy nie było na turnieju freestyle'owym. Odbędzie się debata football freestyle. Nie wiem, jak to będzie przebiegać, ale to będzie coś ciekawego. Miejmy nadzieję. Kto w ogóle będzie się wypowiadał, panie organizatorze? Wszyscy tak naprawdę, bo nie było chętnych konkretnych, którzy chcieli... Nikt się nie odważył, żeby być prelegentem. Debata freestyle'owa się skończyła. Dzisiejszy meeting się skończył. Idziemy wszyscy już w Kimę. Jutro będzie turniej właściwa, część turnieju, jakieś tam zawody. Nie wiem, jaki jest tam dokładny harmonogram zawodów, ale nie mogę się doczekać. A więc do jutra jakieś kreatywne przejście zróbmy, na przykład takie. Hop! Lecą eliminacje, kilkanaście rund już poleciało. W zawodach open, czyli tych, gdzie grają ci starsi. Jest 57 w eliminacjach. A tutaj młodsze chłopaki trenują. Ich jest 31 chyba. 41. Jest 41 uczestników w Under 18, czyli chłopaki do 18 roku życia. A no i zapomniałem tego powiedzieć, ten turniej jest taki na maksa międzynarodowy. Mamy tutaj w ogóle grono sędziowskie, mistrzów świata, no i zawodników także uczestniczących. Mamy około 20, myślę, gości z zagranicy, którzy specjalnie przylecieli do Polski, do Lubasza, żeby brać udział w turnieju. Mamy gości nawet z Iranu. Środkiem skrzyżowania przechodzimy. To jest piękne w ogóle właśnie w takich turniejach jak Lubasz, że to miasto, kurde, 2700 ludzi mieszka tutaj i wszędzie masz bardzo blisko. 700 metrów mamy dosłownie z hostelu do salki, do restauracji mamy też 700 metrów. Wszystko jest pod nosem. 10 sekund. Właśnie teraz odbywają się finały turnieju do lat 18. Hey,
Finały się zakończyły, under 18, ten człowiek był w finale. Wygrałeś czy nie wygrałeś? Nie mam pojęcia. Będziemy to wiedzieć dopiero za jakiś czas, nie wiemy kiedy właściwie. Idziemy sobie zjeść. Idziemy zjeść obiadek, godzina 15. Nawet ja przez chwilę pokopałem w ogóle na sali w tych butach i tych spodniach. Nie była to zbyt duża wygoda, ale coś tam pokopałem, jestem cały przepocony. Czy to dobre zachowanie jak na osobę chorą? Wyląduję tu pierwszy. Czemu wy macie takie same bluzy? Bo tam mój tata. Jesteśmy z powrotem na hali. Teraz turniej w Pane, 1 na 1. Nawet grałem. 4-4 z nimi. Odbywa się właśnie turniej w Pane, ale niespecjalnie ludzie się nim interesują, bo dzieje się właśnie to. Bo gra teraz Erlend Fagerli z Norwegii. No gość, który wygrał praktycznie wszystko w zeszłym roku. Ładuję baterię. Jestem odpowiedzialnym youtuberem. Musimy wyjaśnić kilka spraw. Pierwsza. Ile ty masz ksywek w końcu? 3, a ty? 2. No to jestem lepszy. Ile masz wzrostu? 155. Jaki masz rozmiar buta? 39. Do której chodzisz klasy? 7. Czy ty startujesz w tym turnieju? Tak. Skończyły się eliminacje, mamy najlepszą 16 w kategorii battle. Rozpoczęła się kategoria challenge, czyli każdy po kolei wychodzi na środek i robi określone combo, określone triki. Jeżeli zrobiłeś, przychodzisz do tamtego etapu, jeżeli nie, to odpadasz. Mamy tak aż 15 poziomów, zobaczmy co się stanie. Mamy już 10 level, zostało chyba 7 albo 8 uczestników, to są już naprawdę trudne triki, teraz będzie się wszystko powoli wyjaśniać. Wygrasz czy nie wygrasz? Wydaje mi się, że nie. Czyli ten gościu zrobi dwa kombosy, bo tu zrobiłeś jeden z dwóch, no, tak? No, mocny jest. Dobrze mówię, tak? No. No i challenge się zakończył, wygrał kolega nasz, który przyleciał do nas z Hiszpanii. Powoli kończymy dzisiejszy dzień, Lubasz Freestyle Night. Zwróćcie uwagę na to, jak dotychczas wyglądała scena, jak tu wszystko dookoła było. Jutro będzie kompletnie inaczej. Jutro już będzie na wypasie, bo Lubasz Freestyle Night no słynie z tego, że jest zajebiście zorganizowany. Te finały bardzo fajnie zawsze wyglądają, więc nie mogę się doczekać, bo pierwszy raz tu jestem. No i dzień dobry, witamy w tej scenerii, jesteśmy już tutaj na sali. Już prawie wszystko jest rozstawione. O 12 zaczynają się zawody. Lecimy! Baszu odbywa się tak zwany turniej dla przegranych, tak zwane finały B. Za chwilę mamy właśnie pojedynek o trzecie miejsce i polski finał Adrian Duszak z Adrianem Januszem. Jak się czujesz przed finałem? No tak,
Jak się czujesz przed finałem? Ciężko, ale jeszcze wytrzeszę siły na ostatnią battle. Adrian Dusza. No a teraz na scenie po 40-minutowej przerwie odbywa się Siegfried, czyli konkurencja, w której zawodnicy próbują robić jak najtrudniejsze 3-trikowe combo. W tym czasie inni sobie grają, trenujemy, lajtowy klimat, bo dopiero o 18 finały, więc teraz na spokojnie wszyscy. Taki freestyle'owy jamik na 100 osób. Zgasły już wszystkie światła, zaczynają się finały, jest klimat. Czy macie jakichś swoich faworytów w dzisiejszym turnieju? Kogo? Joter, Guzik. Ja też mam faworytów. Tych samych? A nie powiem jakich. A nie, zapomniałem, nie sędziuję w tym roku. Joter i Guzik. Masz jakiegoś faworyta na dzisiejszy turniej? Tak. Kto to jest? Na pewno nie Stanisław Kościel. Myślę, że wszyscy oprócz niego. A ciebie zapytam tak trochę przewrotnie. Kto uważasz, że nie zasłużył na obecność w Top 16? On mi mówi, że Martem. Jak przebiega sama rywalizacja, opowiem już państwu. Michał, bardzo proszę. Jest specjalista w stylu Lao. Zaczęły się właśnie batelki i wezmę sobie przez chwilę, pooglądam na spokojnie, bez nagrywania, bez spiny. Co wy na to? Niech on se nagrywa. Ja se obejrzę zawody. Najlepsze szesnastki już mamy wyłonioną najlepszą ósemkę, a teraz odbywają się zawody pań. Właśnie za chwilę mamy finał, gdzie Aguśka, mistrzyni świata, zmierzy się z Żanetą. A będzie to! Akman! Mamy tutaj rozstrzygnięcia. Last round! Dajcie jakieś brawa! No i znamy już finalistów. Będzie to Robert Guzik i Alvaro z Hiszpanii. Niestety JTK w półfinale przegrał zawodnikiem Hiszpanii. No i nie mamy polskiego finału. Still friends? Dziękuję w imieniu własnym i całego samorządu. Everything alright between you. I zwycięzcą jest Jaromir! Jaromir poprawa! 2-1! Robert! Robert! Witamy, mamy zwycięzcę! Uwaga, uwaga, szanowni państwo! W skali od A do Z, jak bardzo się cieszysz? W skali od A do Z? O! No dobra, Lubasz, Lubasz i po Lubaszu. Fajnie, że wpadłem pierwszy raz kończę na ten turniej. Fajnie było zobaczyć naprawdę sporo dobrego, świeżego freestyle'u, więc mega się jaram. Warto jeździć na turnieje. Elo!